W sumie jest już połowa kwietnia, w sumie jest już połowa kwietnia po Wielkanocy. Ale forsyce jeszcze nadal kwitną. A tak ogólnie to napiłbym się herbatki. A herbatkę można zrobić z kwiatów forsyci. Jest bardzo zdrowa. Zawiera rutynę. Więc kwiaty możecie zerwać świeże, tak jak ja to robię. O, zalać wodą o temperaturze około 80 stopni, poczekać parę minut, przykryć spodkiem i herbatka gotowa. Możecie także kwiaty forsycji ususzyć. Oczywiście warto wypłukać je przed zalaniem. Czyli co? Forsycja będzie na zdrowie. Jak to mówią, deszcz ogrodnik się nie boi, a krótkie kręce widok. Ja z ptasi. I rabatowe, wielkokwiatowe, jak i różne. Ciągniki wydawały się duże, no to ten jest. Aż się zdziwię. Jak? No to testujemy. Mniej więcej wygląda to tak. Po 10 minutach parzenia. Kolor lekko żółty. Zapach to jest intrygujący. Smak. Żeby poczuć smak, trzeba jednak znacznie więcej kwiatków. To trzeba urwać się z tyle. Aczkolwiek, no. Smakuje, no, nieokreślony, pierwszy raz, więc nie mam do czego porównać. Ale żebym powiedział, że niedobre, to bym skłamał. Ale jeżeli jak bym chciał naprawdę intensywnie poczuć, tak co najmniej tyle musiałbym zasypać i zalać wodą. Ponoć wpływa korzystnie na naczynia, jeśli robią pajączki. Pękają. Zawiera rutozy, rutynę. Poczytajcie się na tym miejscu. Na jesień sadziłem cebulę tulipanów. Tutaj o, muscari oraz fritillaria. Tulipanów było więcej. Niestety okazało się, że dwa koszyki nie przetrwały. Znaczy o dziwo przezimowały doskonale, ale na wiosnę zaatakowała jakby jakaś dziwna choroba grzybowa. Natomiast, proszę bardzo, muscari wyszły bardzo ładnie. O, uzyskując mi tutaj piękną tutaj taką barwę lawendową, no, w cieniu fioletu wyszły także. I oto nasze tiralie, czyli szachownice. Część tulipanów na tej grządce już wykwitła wcześniej. A oto mam nadzieję, że moje przetrwały akurat te dwubarwne biało-czerwone. No niestety pozostałe cóż, czasem tak bywa, gdy cebule wydają się super, a zdarza się, że dopadnie jakaś tam ukryta choroba grzybowa, dlatego nie moczyłem cebul przed sadzeniem i być może to był błąd. Być może należało cebulę wymoczyć. Czekam na kwitnące. Natomiast, no właśnie, coś wam pokażę. Widzicie te piękne tutaj narcyzy? Naprawdę są ładne, prawda? Urocze, o. Tutaj są kile, jak to woli narcyzę. Żółte, o. Miałem uzyskać Narcyzę Mix w kilku kolorach. I pamiętam, i mówiłem na nagraniu, oby pakujący mnie nie wyrolował, nie zapakował mi tych samych narcyzy. No, wygląda na to, że dostałem praktycznie te same narcyzy. W sumie mam mix. Mam żółte tutaj, o, klasyczne. Oraz takie
drobniejsze. Niestety nazw odmianowych nie podam, gdyż nie były oznaczone. No tak, to jest czasem właśnie pułapka kupywania cebul, kwiatów w miksach. Niby miks, a w sumie jedno i to samo. Ale czy żałuję? Nie, bo jak widzicie, ta rządeczka, tu, rządeczek tulipanów wygląda znakomicie. Ale znaczy, że czy się wyleczyłem z kupowania miksów? Chyba trochę tak. Niemniej wygląda na to, że teraz by dokupię po prostu jakieś dwubarwne w jednej paczce i tu dosadzę jeszcze z przodu. Bo niestety z narcyzy, nazwijmy szlachetny, zostało mi już ich o niewiele, tak jak ten narcyz pełny, dwubarwny, czy taki klasyczny. Oj, nie chcę się wyostrzyć, dlatego że pada. Padało. Żonki. Już, jeżeli chcecie, to już możecie wysadzać dalie do gruntu, kanny. Spokojnie sobie przeczekają i wyjdą. Ogródek jeszcze nie prezentuje się barwnie, ale już kwitnie. Nie ma wiosennego kwitnienia, wiosennych kwiatów bez, no tak, oczywiście, tak jest, sasanki. Miałem jeszcze białą, ale chyba niestety zaatakowały ją norlice i niestety, jak widzicie, pojawiła się przerwa. No, norlice i szkodniki w ogrodzie nie próżnują, mimo że mam 5 kotów, to jakoś one nie chcą się nimi za bardzo interesować, więc no cóż, trzeba będzie sobie dokupić białą i dosadzić w miejsce tej, gdzie ona tutaj było jej miejsce. Wiosenne kwiaty to oczywiście o tej porze kwitną w połowie kwietnia prymule. One się już pojawiły nawet już w marcu. I cały czas mamy o rzesze nowych kwiatów, tu już tutaj przeniszczone, przekwitające i cały czas wychodzą nowe. Więc oczywiście prymulki warto mieć w swoim ogrodzie jako takie drobne uzupełnienie rabaty i zwiastu. Jeśli martwicie się o swoje peonie, to dopiero one dopiero wychodzą i przygotowują się do kwitnięcia. Co innego peonia wczesna. Ta już jest dorodna w fazie pąków i już wyszła. Niestety nie podam nazwy odmianowej, gdyż to taka urok czasem kupywania w jakichś drobnych szkółkach. Kupujemy, jest po prostu peonia, koniec. Nie było, nie mam. Ale to nic, nie zabieraj urokowi. Znacie, jak ładne ma pączki. Świeżo po deszczu, który padał. I wygląda. Już zobaczcie, jaka różnica. Dorosła, liście i pąki kwiatowe. A peonie zwykłe dopiero. No, tyle praktycznie, co są wybite z ziemi. Uwaga, jeśli macie peonie drzewiaste, chrońcie przed przemarznięciem, bo nadal są jeszcze przygruntowe przymrozki. Królowa ogrodowego kwitnięcia, czyli magnolia. Delikatnie uchwyciły ją lekkie przymrozki. O tej porze kwitną już magnolie. Od drobnokwiatowych po pełnokwiatowych. Także widziałem kwitną żółtą. Moja uznała, że pierwsze przymrozki, jeżeli zaszkodziły, delikatnie mroziły, to następne już nie będą i zaczyna się po prostu rozwijać. Szkoda, że tego delikatnego omarznięcia, ale mimo i tak tworzy fantastyczne widowisko pełne pąków i kwiatów. Magnolie, jeżeli możecie, oczywiście, to warto sadźcie w ogrodzie. Przypominam, magnolia potrzebuje teraz dobrego nawożenia, aby przygotowała się po tym kwitnięciu już na przyszły rok. Nie zapomnijcie o jej regularnym podlewaniu i nawożeniu nawozami doń przeznaczonymi. A oto zobaczcie, tak wyglądają bazie na wierzbie. O, ciężko będzie trafić z punktem ostrości. Hakuro Nishiki, która już poczuła wiosnę i wystartowała do rośnięcia. Jeszcze myślę, że tydzień da mi porosnąć i będzie można wykonać jej pierwsze cięcie korygujące. To taki na szybko, szybki przegląd z ogródka i czas przejść
do kalendarza prac ogrodnika.